Historie o duchach znane są na całym świecie. O nawiedzonych autostradach wiemy również. O zmarłych autostopowiczach i tym podobnym. Jednak tym, czego najbardziej należy się przy tym obawiać, jest patrzenie w oczy. Przykładem na to jest legenda miejska pochodząca z Korei. Chodzi o autostradę biegnącą przy granicy Seulu. Ponoć w 2002 roku została na niej zamordowana młoda dziewczyna. Nastolatka. Morderca miał być satanistą, który zbezcześcił ciało swej ofiary, po czym wyrwał jej oczy i zabrał je na pamiątkę. Historia głosi, iż dziewczyna była autostopowiczką, zaś morderca kierowcą, który zatrzymał się na poboczu. Od tego czasu na owej autostradzie miejsce miało wiele wypadków. Przesłanki głoszą, iż dziewczyna w czarnej sukni i z wyłupanymi oczami nocą wychodzi z lasu i staje na poboczu. Kto przejeżdżając spojrzy w jej oczy, zobaczy w nich wizję prawdziwego piekła. Zaś jego serce nie wytrzyma takiego koszmaru. Właśnie tak ma dochodzić do wypadków. Wielu ludzi próbowało odnaleźć tajemniczą zjawę. Nikomu się nie udało. Jednak nie widziałem, by ktokolwiek próbował spędzić w powyższym miejscu choćby jedną noc. A wy? Odważylibyście się to zrobić? Bo właśnie to jest cały urok legend miejskich. Wiesz, że to nieprawda, ale nie masz odwagi tego sprawdzić.